Cześć. Mistrzostwa Polski Wałbrzych 1985 rok. Przez dwa dni w kinie górnik walczono o paszporty do Madrytu i dobre notowania przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy w Warszawie. Szeroka kadra była ustalana po zawodach, a tak opisywano występ polskich reprezentantów w Madrycie w gazecie Sportowiec. Przyjrzeliśmy się uważnie wyprawie naszych kulturystów na majowe mistrzostwa Europy w Madrycie. Z satysfakcją informujemy, że nie ma się czego wstydzić. Marian Wysocki został szóstym kulturystą kontynentu w wadze do 70 kg. Andrzej Cogier był 12, a ciężki Waldemar Noll zajął 10 lokatę. Są to dobre wyniki świadczące o tym, że polska czołówka odrabia dystans do najlepszych. Dziwiło nas tylko to, że w Madrycie nie wystartował nasz czwarty zawodnik, chociaż pozwalają przepisy. Oto już po mistrzostwach Polski w Wałbrzychu wytypowany był do wyjazdu absolutny czempion ostatniego sezonu Paweł Pileborn. Niestety nastąpiły jakieś dziwne nieporozumienia na linii TKKF, Komisja Kulturystyki, Centralny Ośrodek Sportu. Pileborn nie otrzymał na czas służbowego paszportu. Uparty mistrz poleciał więc na koszt własny, z prywatnym paszportem w kieszeni. Kierownictwo ekipy nie zgłosiło go jednak do startu, bo przepisy stanowią ponoć, iż Polski nie mogą reprezentować oficjalnie prywatni wojażerowie. Pawła odstawiono więc nawet od wspólnego z ekipą korytka. Miał szansę zdobyć medal, a zawody oglądał z wysokości trybun. Takie postępowanie trochę nas dziwi, bo przecież rezerwowym z papierami w porządku był zawodnik Paweł Przedlacki. Dlaczego więc, znając przepisy i sytuację Pileborna, nikt nie zaprosił go na pokład samolotu do Hiszpanii? Koszta pobytu pokrywali organizatorzy z IFBB, a zaprzepaszczono szansę startu jeszcze jednego Polaka. Zaś z dwóch działaczy, których też przyjmują organizatorzy, pojechał też tylko jeden. Też szkoda, bo miał to być wysoki urzędnik warszawskiego sportu, mający w Madrycie obserwować, jak robi się Mistrzostwa Europy. Za rok odbędą się one przecież w naszej stolicy. Żal nam Pileborna i Przedlackiego. Ale ten pierwszy już zapowiedział, iż za rok w Warszawie będzie mistrzem Europy. Wierzymy mu, bo przecież do tego nie będzie potrzeba żadnego paszportu. A za chwilę układ dowolny z Mistrzostw Europy w Madrycie. Marian Wysocki, zapraszam. Numero 41.